Kochani, Imcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przyksiążki, a dzisiejszy odcinek to będzie już trzeci vlog. Mamy dzisiaj 7 grudnia, czyli poniedziałek, jest godzina 8:45 i ja witam się z wami wyjątkowo później, zazwyczaj się z wami witałam jakoś tak rano o 7:30, natomiast wstałam sobie trochę za późno i po prostu bardzo się spieszyłam, żeby zdążyć na lekcję, więc nie mogłam się wtedy do was odezwać. I szłam właśnie teraz się z wami przywitać. I w ogóle mam nadzieję, że nie przeszkadza wam tam ten softbox stojący w tle, ale nie mam na razie gdzie go za bardzo przestawić. Też może wam powiem, co teraz czytam. Ja dalej właśnie czytam ten świąteczny trop. Jestem tutaj na 261 stronie, natomiast nie będę już więcej wam o tej książce mówić. Wam już mówiłam w dwóch vlogmasach i tym właśnie z 6 grudnia i tym takim pierwszym tygodniowym, więc tutaj już się nie będę powtarzać, bo to nie ma sensu. No i pewnie przyjdę po prostu do was jutro, żeby jeszcze wam powiedzieć, jak mi się podoba po prostu zakończenie, rozwiązanie tych właśnie tam różnych zagadek, które właśnie w tej książce są. No i czytam też oczywiście Małego Księcia. Tutaj akurat jestem na stronie 97, więc też dzisiaj to skończę, bo ten egzemplarz chyba ma akurat, nie wiem, jakieś tam 130, 140 stron, więc to też, no niewiele mi zostało, też to się bardzo szybko czyta, więc to jest to chciałam teraz powiedzieć, po prostu się przywitać, zrobić wam krótki update czytelniczy i właściwie nic więcej do powiedzenia nie mam. Na przebitkach pewnie zobaczycie jeszcze, jak otwieram później kalendarz, bo teraz też za bardzo nie mam czasu, żeby to z wami zrobić, więc po prostu zrobię wam to jakoś na przebitkach potem. Jest godzina 17:10, a ja przyszłam do was, ponieważ właśnie udało mi się skończyć dwie książki, czyli Małego Księcia oraz Świąteczny Trop. Więc jeśli chodzi o Małego Księcia, to o tej książce nie będę wam nic mówić, ponieważ mówiłam wam o niej całkiem sporo w poprzednim vlogmasie. Więc jeśli jeszcze się ciekawi mojej opinii, a właśnie tamtego filmu nie oglądaliście, to na górze tutaj będzie odnośnik. Tutaj, tak jak mówię, nie będę już nic mówić, po prostu nie chcę się powtarzać. I tutaj następnie mamy książkę, o której powiem wam więcej. Jest to właśnie Świąteczny Trop Dawida Rosenfelda. I właściwie nie wiem za bardzo, jak się odnieść do tego zakończenia, bo z jednej strony było bardzo zaskakujące, na pewno go nie przewidziałam. Natomiast podejrzewam, że to może być po części związek z tym, że po prostu, o tym też wam mówiłam zresztą w poprzednim vlogmasie, po prostu brakowało mi tutaj jakiegoś takiego spisu tych wszystkich postaci, ponieważ one jak dla mnie miały bardzo podobne imiona i nazwiska i po prostu wszystko mi się tam myliło, ja już nie wiedziałam, kto jest kim, dla kogo i w ogóle jakie to wszystko, jakie te osoby mają ze sobą związki, jakie mają związki z tymi różnymi morderstwami i tak dalej, więc myślę, że to też po części dlatego ja po prostu się nie spodziewałam tego zakończenia, bo po prostu te osoby już mi się strasznie pomieszały. I dlatego też do końca nie mogę określić, czy to zakończenie było dobre, czy też nie. Myślę, że muszę po prostu sobie je jeszcze bardziej przemyśleć. Natomiast to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to jest to, że jakby książka sama w sobie była naprawdę dobra, ja bym jej dała ocenę taką 8/10, ponieważ to był zarówno dobry kryminał, w sensie dobry przedstawiciel swojego gatunku, to też po prostu była fajna, lekka książka z drugiej strony, bo tutaj mieliśmy też właśnie takie wplecione elementy humorystyczne, też była bardzo fajnie napisana. To, co też mi się tutaj podobało, to jest to, że zarówno osoby w moim wieku mogą ją czytać, jak i też moim zdaniem dorośli, więc myślę, że na przykład polecę ją swojej mamie, bo ona też lubi kryminały. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że trochę jakby mam wrażenie, że krzywdę tej książce zrobiła jakby taka nie do końca jakby zgodna z prawdą, nie wiem, reklama tej książki, ponieważ patrzcie na tą okładkę. Tutaj mamy zarówno pieska, jak i mamy tutaj, wiecie, jakieś tam świąteczne elementy, bombki i tak dalej. Jak odwrócimy, jest jeszcze więcej pieska i świąt. Mamy pieska w świątecznej czapce, tutaj jakieś takie elementy też związane z Bożym Narodzeniem. I patrząc na tą okładkę, liczymy tutaj na świąteczną powieść, w której jakąś rolę jednak ten piesek odgrywa, a tego niestety tutaj nie dostajemy, ponieważ te święta są takie bardzo, bardzo w tle. Tutaj bardziej jest wspomniane, że są święta, aniżeli ten klimat tutaj w ogóle jakikolwiek jest, bo go po prostu nie ma. Ja jakby rozumiem, dlaczego jakby książka nazywa się Świąteczny Trop. Myślę, że osoby, które czytały, też wiedzą, dlaczego jakby ona się tak nazywa, ale to nie ma za bardzo związku tak naprawdę z Bożym Narodzeniem. Ten piesek, który tutaj na okładce, jakby on występuje w tej książce, jest to piesek Zoe, natomiast on po prostu jest głównie na początku tej książki, potem gdzieś tam się przewija, ale on też jest taki bardzo, bardzo na drugim, nawet powiedziałabym trzecim planie. Więc ja wam po prostu radzę nie zwracać za bardzo uwagi na tą okładkę, tylko po prostu jakby na
nastawiać się bardziej na kryminał, aniżeli na coś takiego, wiecie, stricte świątecznego, a po prostu niestety się wtedy rozczarowujecie i może wam ta książka się po prostu jakoś mniej spodobać, a uważam, że jest naprawdę fajna i po prostu, no trochę jakby nie fajnie, że ona jest jednak taka reklamowana jako taka świąteczna z tym pieskiem, no bo niestety trochę robi krzywdę, bo wiele osób się rozczaruje, bo ona po prostu taką książką nie jest. I teraz uwaga, moi państwo, jest to historyczny moment, ponieważ wreszcie zaczęłam czytać Mam na imię jutro Damiana Dibena. Ta książka czekała na mojej półce, ona najdłużej na niej leżała nieprzeczytana, ponieważ ona czekała na swoją kolej już jakieś właściwie 7 chyba miesięcy i ja nie wiem, dlaczego ja się wcześniej za nią nie chciałam zabrać, jakoś tak po prostu nie wiem, albo nie miałam ochoty, albo były jakieś książki, które bardziej chciałam przeczytać. Jestem tutaj na 20 stronie, więc nic wam za bardzo nie powiem. Tych stron przeczytałam tak na dobrą sprawę 11, no bo tutaj jakby pierwsza strona ma oznaczenie 9, więc no za bardzo wam nic nie powiem, natomiast to, co już zauważyłam, to, że jest ona napisana bardzo fajnym językiem. No ja tą książkę będę dalej czytać, myślę, że jutro powinnam do was jeszcze przyjść z takim większym update'em, coś wam więcej o niej powiedzieć. No i to było tyle, jeśli chodzi o ten dosyć długi update czytelniczy, bo z tego, co widzę, już gadam do was już od jakichś 6 minut, a już się z wami żegnam, prawdopodobnie odezwę się do was już jutro, więc cześć! Hej kochani, witam się z wami już we wtorek, jest godzina 9:40. A już chciałabym powiedzieć co nieco o Mam na imię jutro. Udało mi się wczoraj sporo tej książki przeczytać, ponieważ jestem tutaj na 124 stronie. Jak na razie bardzo mi się podoba. Tak jak wam już mówiłam, czy też nie mówiłam, nie pamiętam, bardzo podoba mi się tutaj styl pisania, też podoba mi się jakby to, że właśnie ta historia jest jakby prowadzona z perspektywy tego psa. I też fajne tutaj jest to, że jakby ten pies jest takim jakby inteligentny. On jakby wie, jak poszczególne rzeczy się nazywają, więc to też fajnie, bo tutaj właśnie ta historia ma jakby takie dosyć spore, można powiedzieć, tło historyczne. Też to właśnie musi być takie dobrze opisane, żebyśmy wszystko tutaj dobrze zrozumieli. Też spoko rzeczą jest to, że tutaj na początku tej książki mamy jakby różne daty różnych takich historycznych wydarzeń, które dzieją się podczas właśnie akcji tej książki, ponieważ ona dzieje się na przełomie takiego XVII-XVIII wieku, coś takiego, więc tutaj właśnie też były jakieś tam wojny, zarazy i tak dalej i to ma właśnie wpływ na tą historię i fajnie, że to wszystko jest napisane i jakby autor nie oczekuje od czytelnika, że po prostu będzie te wszystkie jakieś daty historyczne znał, więc to też na pewno na plus. W ogóle ta historia ma zadatki na to, żeby być jedną z najlepszych przeczytanych przeze mnie książek w tym roku, bo jest naprawdę świetna, na razie bardzo mi się tutaj to wszystko podoba. No i to tyle, co chciałam wam powiedzieć. Dzisiaj znowu nie otwieraliśmy jakby razem kalendarza, ale właśnie na przybitkach wam pokazałam, jak otwierałam dzisiejsze okienko, bo po prostu nie było już czasu, a chciałam je otworzyć jeszcze przed lekcjami. Natomiast jutro postaram się właśnie do was przyjść rano i z wami otworzyć kalendarz i też znowu wam coś tam może powiedzieć o Mam na imię jutro. W każdym razie to już tyle, jeśli chodzi o ten update czytelniczy. Widzimy się potem. Cześć! Jest godzina 8:46, a ja witam się z wami już w środę i przyszłam właśnie rozpakować dzisiaj z wami, w sensie otworzyć kolejne okienko mojego kalendarza adwentowego i też zrobić wam króciutki update czytelniczy, więc właśnie trzeba zrobić też wszystko szybko, bo teraz mam kolejną lekcję, więc właśnie dzisiaj otwieramy sobie 9. Ja sobie tutaj to położę, bo będzie mi inaczej ciężko otworzyć. Okej, dzisiaj te papierki są naprzemiennie, więc dzisiaj mamy czerwony. Wczoraj był kieł, więc się pies Hagrida, więc podejrzewam, że dzisiaj może być Hagrid, ale z tego, co widzę, to ja tutaj bardziej właśnie widzę Snape. A tak, to jest Snape. W sumie spoko też. Snape też jest spoko. Nie wiem, czy... A, znowu się nie wyostrza. Najwyżej na przebitce wam jakiś pokażę, żebyście widzieli dokładniej tę figurkę, bo tutaj się nam to nie wyostrza. Natomiast, no, bardzo ładna figurka. Mi się bardzo podoba. Ja nigdy nie miałam jeszcze pupa Snape'a, więc fajnie. Ale jestem ciekawa, czy tutaj jest jakaś taka logika. W sensie, że ja mogę przebić, jaka będzie figurka, bo na razie mi się w ogóle nigdy nie udało. No, ale... Trudno, może to też fajnie, bo wiecie, zawsze mam niespodziankę jakoś tam. No jeśli chodzi o Mam na imię jutro, Damiana Dibena, to jestem tutaj na 256 stronie. Jak na razie mi się bardzo podoba. W ogóle bardzo podoba mi się jakby taki wątek fantastyczny, który tutaj jest, ponieważ tutaj jest, może wam po prostu powiem taki krótki opis fabuły, żebyście wiedzieli, o co mi tutaj z tym wątkiem fantastycznym chodzi. Bo tutaj mam przedstawioną właśnie tego naszego narratora, czyli tego psa. On tutaj jakby nie jest wymienione jego imię, więc po prostu będę go nazywać pies. Ta historia jest jakby taka, można powiedzieć, dwutorowa. Mamy tutaj część rozdziałów z początku XVII wieku, kiedy ten pies jest jeszcze ze swoim panem i oni podróżują po świecie i mamy jakby rozdziały z z XIX już wieku, tak? Chyba z XIX wieku, kiedy ten pies tego swojego pana zgubił i on po prostu go szuka. Więc się zastanawiacie, jak to się stało, że oni jakby żyją od 200 lat i żaden z nich jeszcze nie zginął, a tym bardziej ten pies, przecież psy nie są tak bardzo długowieczne. I tutaj właśnie wkracza ten wątek fantastyczny, ponieważ oni są nieśmiertelni.
I to mi się bardzo podoba, ponieważ to też jakby daje takie duże dosyć pole do rozważań, ponieważ wydaje mi się, że rozważania na temat nieśmiertelności, czy to jest dobre, czy to jest niedobre i tak dalej, są bardzo w sumie ciekawe i tutaj właśnie też mamy to zawarte, a poza tym po prostu to też jest jakby ciekawe obserwować właśnie bohaterów, którzy są nieśmiertelni, którzy właśnie też podróżują przez te różne jakby epoki w dziejach ludzkości, którzy widzą, jak ten świat się zmienia i obserwować to też właśnie z perspektywy tego pieska, który właśnie jest narratorem, więc no to mi się na razie bardzo, bardzo podoba. Więc to jest to, co chciałam wam teraz powiedzieć. Widzimy się potem, prawdopodobnie już jutro. Cześć! Kochani, witam z wami już czwartek, jest godzina 9:30, a ja do was przyszłam, ponieważ wczoraj udało mi się skończyć książkę Mam na imię jutro, Damiana Diebena, zacząć jeszcze jedną pozycję, no i chciałam otworzyć razem z wami kolejne okienko mojego kalendarza adwentowego, więc myślę, że też od tego zaczniemy, bo już się jak zwykle nie mogę doczekać. Wczoraj mieliśmy Snape'a, więc w sumie nie wiem, co dzisiaj może być. Obstawiałabym, że McGonagall, no ale te moje przewidywania raczej się nie sprawdzają, więc pewnie i to się nie sprawdzi, no ale zobaczymy. Dobrze, dzisiaj mamy znowu ten zielone opakowanie. I dzisiaj mamy krzywołapa, ale super, patrzcie, nie wiem czy widzicie, nie wiem czy widzicie. W każdym razie no jest uroczy, strasznie jest uroczy, mam Hermionę, więc na pewno krzywołap będzie zaraz stał obok niej. Więc co, brakuje nam tylko parszywka, Harry już ma swoje zwierzątko, Hermiona też, więc no tylko Ron został bez zwierzątka. Więc może teraz przejdziemy do update'u czytelniczego. Więc tak jak mówiłam, skończyłam wczoraj Mam na imię jutro Damiana Diebena. Ja tutaj się nie będę na temat tej książki rozwodzić, bo już wam o niej mówiłam dosyć sporo w poprzednich fragmentach. Powiem tylko, że ona mi się naprawdę bardzo, bardzo podobała. Podejrzewam, że dlatego, że tutaj po prostu jakby było dużo jakichś takich rzeczy, które ja w książkach bardzo lubię. Ponieważ po pierwsze mieliśmy tutaj takie fajne tło historyczne, a historia jest moim ulubionym albo jednym z ulubionych przedmiotów szkolnych. Ja się tym jakoś tam w pewien sposób interesuję. Drugą kwestią jest to, że właśnie tutaj narratorem był ten pies. No ja pieski absolutnie uwielbiam, tym bardziej, że od kiedy mam własnego pieska, to jeszcze bardziej jestem ich wielką miłośniczką. Trzecią sprawą jest to, że ta książka tutaj była taka troszeczkę filozoficzna, a ja też takie rzeczy w książkach lubię. No i chyba już czwartym punktem jest to, że tutaj właśnie był ten taki wątek fantastyczny, taki delikatny. No a fantastyka jest moim ulubionym gatunkiem, może to jakby, no nie jest książka fantastyczna, nie można jej tak określić. No to jednak ten wątek tutaj się pojawił i on poza tym był naprawdę, naprawdę fajny, więc no to jest po prostu taka troszeczkę zbieranina wszystkiego, co ja w książkach sobie cenię, więc myślę, że dlatego właśnie ona mi się tak bardzo spodobała. Tak jak wam już mówiłam, bądź nie mówiłam, nie pamiętam, nie będzie to jakiś taki, wiecie, mój wielki ulubieniec, po prostu ulubieniec życia, tak jak na przykład Z Krawki Nieba, natomiast no na pewno jedna z najlepszych książek przeczytanych w tym roku, myślę, że ona się na pewno w tym zestawieniu znajdzie i ja wam ją bardzo, bardzo, bardzo polecam. I właśnie udało mi się też wczoraj zacząć już kolejną pozycję. Pomyślałam, że skoro to była taka obyczajówka, troszeczkę tam fantastyka, to teraz przydałoby się zabrać za coś innego, z innego gatunku i mój wybór padł właśnie na kryminał Agaty Christie, czyli tym razem ABC, czyli jedna z dwóch najbardziej polecanych książek tej autorki, więc też jestem bardzo tego ciekawa, czy ona mi się spodoba, tak jak wielu osobom, które właśnie ją już czytały. Jestem tutaj na 11 stronie, więc przeczytałam jeden taki, wiecie, ala rozdział, taki fragment. No więc co, to jest tyle, jeśli chodzi o ten fragment tego vloga. Myślę, że przyjdę do was już jutro, powinnam wtedy już trochę przeczytać ABC i też mieć może jakąś już opinię o tej książce i wtedy wam już więcej coś o niej powiedzieć, bo na razie nie za bardzo jestem w stanie, no bo tak jak mówię, przeczytałam jakieś tam 10 stron. Więc ja się razem z wami żegnam, widzimy się potem. Cześć!
Mamy dzisiaj ostatni dzień tego Reading Vloga, czyli sobotę, jest godzina dokładnie 12.30, więc dzisiaj odzywam się do Was trochę później, ponieważ no, byłam zajęta głównie montowaniem dla Was filmu na dzisiaj, więc po prostu nie miałam czasu się do Was odezwać. Mam dla Was update czytelniczy i też razem chciałabym, żebyśmy właśnie otworzyli kolejne okienko kalendarza adwentowego, więc może właśnie standardowo od tego zaczniemy. Ja nie wiem, co dzisiaj będzie, już nie obstawiam. Wczoraj była profesor McGonagall, z tego co pamiętam, więc no nie wiem, co dzisiaj będzie, ale zaraz zobaczymy. Więc dzisiaj właśnie otwieramy 12. I w ogóle dzisiaj ta taka folika jest jakaś taka inna. O, i dzisiaj mamy znowu Harry'ego Pottera, tylko tym razem właśnie to też jest chyba ta figurka właśnie z tej nowej jakby kolekcji tych Funko Popów, która właśnie niedawno wyszła. Z niej właśnie był też ten Dumbledore, który trzymał małego Harry'ego, który też był w jakimś tam okienku. A dzisiaj mamy właśnie Harry'ego, który trzyma, to jest chyba właśnie Peleryna Niewidka i on jest też właśnie chyba w piżamie z tego tutaj widzę. To jest bardzo ładna figurka, też jest bardzo ładnie wykonana. O, i nawet stoi, myślałam już na początku, że jest źle wyważona i będzie spadała, ale na szczęście stoi. Więc co, teraz przechodzimy do update'u czytelniczego. Mi się wczoraj udało skończyć ABC Agaty Christie i powiem Wam, że mam troszeczkę mieszane uczucia odnośnie tej książki, ponieważ z jednej strony zakończenie było bardzo zaskakujące i może właściwie na początku książki myślałam, że Boże, ale to jest beznadziejne, przecież na pierwszej stronie mamy podane nazwisko mordercy, to jest w ogóle wszystko do kitu, to nie ma sensu, to jednak na końcu jakby ta fabuła totalnie zmieniła swój bieg i mimo wszystko i tak byłam bardzo zaskoczona, tak jak zawsze jestem zaskoczona właśnie tymi zakończeniami kryminałów Agaty Christie, przynajmniej jeśli chodzi o te trzy książki jej, które właśnie do tej pory czytałam. Natomiast była to na pewno gorsza książka od I nie było już nikogo, natomiast była jednak lepsza z kolei od Morderstwa w Orient Expressie. Uważam, że była trochę za bardzo przegadana. Tutaj ci bohaterowie, jeśli chodzi o to śledztwo, to mało robili jakby takich rzeczy czynnych, że tak powiem. Oni tutaj głównie siedzieli, myśleli albo po prostu opowiadali na głos swoje przemyślenia. Jakby ja rozumiem, że przemyślenie dokładnie tej zagadki, którą się rozwiązuje, po tam kilka czy kilkanaście razy jest bardzo ważne elementem śledztwa, no to jednak bez przesady, żeby na tym opierała się po prostu cała książka i tam praktycznie nic innego się po prostu nie dzieje. Nawet jeśli ci już bohaterowie robią coś takiego bardziej aktywnego, czyli właśnie na przykład przesłuchują tych świadków, no to głównie te zeznania wyglądają mniej więcej w ten sposób. Czy widziała pani jakąś podejrzaną osobę w miejscu morderstwa? Nie. Czy ofiara zachowywała się w przeddzień morderstwa podejrzanie? Nie. Czy była pani w bliższych stosunkach z ofiarą? Nie. I ja rozumiem, gdyby tego typu zeznania to było, nie wiem, zeznania powiedzmy 5 na tych około 20 świadków, które oni tutaj przysłuchiwali, a tak by wyglądały zeznania 15 na około 20 świadków, których oni tutaj przysłuchiwali, a nawet jeśli chodzi o te pozostałe 5, przy których po prostu jakby jednak oni dostawali takie jakieś tam wskazówki, to jednak one były takie naprawdę bardzo minimalne, no i mimo wszystko po prostu ta książka mi się w wielu momentach dłużyła, nużyła mnie i po prostu chciałam ją w pewnych momentach po prostu odłożyć i już do niej nie wracać. Ja bym dała jej ocenę taką 8,5 na 10 gwiazdek. Tutaj moja ocena jest podniesiona o kilka gwiazdek z tego względu, że po prostu pomysł uważam, że jest bardzo oryginalny, ponieważ właśnie mamy tutaj mordercę, który morduje swoje ofiary w kolejności alfabetycznej i też jakby kiedy powiedzmy morduje właśnie osobę, której nazwisko zaczyna się na literę A, to też robi to w mieście, które właśnie zaczyna się na literę A, więc to też było bardzo, bardzo ciekawe. I właśnie udało mi się zacząć też kolejną książkę. Jest to Zaczytana i Bestia autorstwa Ashley Boston. Jestem tutaj na 72 stronie i powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ nie miałam takie opory przed sięgnięciem po tą książkę. Leżała ona na mojej półce już od jakichś 3 miesięcy, totalnie się nie mogłam do niej zabrać, ponieważ poprzednią książkę, czyli Gicherelle, właśnie tej samej autorki, czytałam jakieś około 3 tygodnie, myślałam, że ta książka też mi się będzie właśnie tak strasznie dłużyć. Natomiast no, jakby czyta mi się ją bardzo, bardzo szybko, o wiele lepiej niż Gicherelle i też uważam, że sama historia też jest o wiele bardziej ciekawa. Akcja się szybciej rozwija, no więc mi się na razie ta książka bardzo podoba. I to tyle, jeśli chodzi o ten dosyć długi update czytelniczy. Ja już się na razie wam żegnam. Widzimy się prawdopodobnie wieczorem na podsumowaniu tego vloga. Jest godzina 17, a ja przyszłam do Was już zakończyć i podsumować tego reading vloga. Jeśli chodzi o mój taki ostatni już w tym filmie update czytelniczy, jeśli chodzi właśnie o Zaczytaną i Bestię Ashley Boston, to jestem tutaj na 123 stronie i jak na razie naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo się wciągnęłam w historię, polubiłam się z właśnie główną bohaterką, czyli Rosie, o ile tak wymawia się jej imię, drugiego głównego bohatera, czyli
Vance, o ile tak ma się jego imię. Nie do końca jeszcze polubiłam, ponieważ on ma taki dosyć specyficzny charakter, natomiast może to się jakoś potem zmieni, ale ogólnie historia jest bardzo ciekawa, bardzo wciągająca i podoba mi się znacznie bardziej niż Gicarella, więc no, ja na pewno będę tę książkę dalej czytać i też mówić wam o niej w kolejnym tygodniowym vlogmasie, który będę właśnie zaczynała jutro nagrywać. Więc wychodzi na to, że w tym vlogu udało mi się przeczytać trzy książki, czyli Świąteczny Trop, Mam na imię jutro oraz ABC i przeczytać jeszcze trochę Zaczytanej i Bestii, więc ja uważam, że to jest naprawdę świetny wynik, w sensie ja nie wiem, co się ostatnio dzieje, ale naprawdę mi ostatnio super idzie to czytanie i też w sumie fajnie, bo wydaje mi się, że też dzięki temu te vlogi są ciekawsze, właśnie te vlogmasy, no bo mogę wam tutaj powiedzieć o większej ilości książek niż te kilka miesięcy temu, kiedy pewnie podczas jednego tygodnia czytania udało by mi się przeczytać jedną książkę, no maksymalnie dwie, a tutaj aż trzy i jeszcze trochę tej czwartej, więc no to jest naprawdę super wynik. W każdym razie już przestaję się rozwodzić nad tym, ile mi się udało przeczytać i jakie to jest dla mnie zaskakujące, tylko po prostu się już z wami żegnam. No i co, jeśli film ci się spodobał, to kończ, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał dalej, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a już się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!